Siemanko, znajdujemy się w Nowym Tomyślu, a za mną Bistro Koszyki. Będziemy sprawdzać nowe menu pani Magdy Gessler. Oczywiście są to nowe kuchenne rewolucje i sprawdzimy, jak tutaj poszło. Zamówiliśmy całe menu pani Magdy Gessler i mamy tutaj tak naprawdę 5 pozycji. Na przystawkę to jest śledź po holendersku, na sałatce szwabskiej. Zupa to jest barszcz, ale nie jest napisane w menu, czy to jest barszcz czerwony, czy barszcz biały. Ja zgaduję, że czerwony, bo jest normalnie w normalnym menu żurek. Proszę bardzo, przystawka. Tutaj na środek postawić? Tak, oczywiście, dziękuję bardzo. O, rodzynki. Tak. No, czyli mamy już naszego tego śledzia po holendersku na sałatce szwabskiej. Jeszcze tego będziemy mieli dania główne, to jest udko kacze z kopytkami i pstrąg z pire ziemniaczanym i wasabi, a na koniec piernik. Ale powiem wam, że ceny tutaj są naprawdę niskie wręcz. No, pstrąg z pire ziemniaczanym wasabi 43, tak samo udo kacze. Ogólnie jak tu patrzę na menu, no to poza tymi daniami pani Magdy Gessler, to mamy taką kuchnię staropolską, nie? Mamy tutaj żurek gulaszową, czy jakieś żeberka, schab pire z pire ziemniaczanym, placki ziemniaczane, pierogi. Naprawdę takie klasyczne dania kuchni polskiej, ale jest nawet takie nawiązanie wielkopolskie, gzik spodany z ziemniakami. Jak wiecie, nie jestem fanem rodzynek, no ale spróbujemy, jak to będzie wyglądać w tej odsłonie. Patrz, jakie jest krojenie tego śledzia. Takie paski wąskie, podłużne, nie? Tutaj co to jest śmietana? I bardzo, bardzo dużo koperku tutaj zostało użyte. Zobacz, jeszcze mamy tutaj ogórki kiszone. Fajny, słony śledź. Śmietana jest taka lekko słodka, co ciekawe. I pasuje bardzo do tego śledzia. Jeszcze sobie tutaj wezmę z ogórkami, no i spróbuję z tą rodzynką. Pamiętacie, że ta rodzynka nawet pasuje. Taka ciekawa przystawka. Jeszcze ser żółty jest na dnie. To ja dopiero do niego doszedłem. Jeszcze kwaśny smak taki wchodzi z tej śmietany. On jest słodko-kwaśny, nie? Nie, no naprawdę danie się, znaczy tą przystaweczka jak na start bardzo dobra. Zostaw mi jednego śledzia, bo tam żadnego nie ma. Jakimś wielkim fanem śledzi nie jestem. Na święta wiadomo zje się, ale tak żeby samemu sobie na co dzień kupić, no to no, niekoniecznie, ale zobaczymy. No słone są te śledzie. Nie, całkiem spoko, wszystko ze sobą gra. Jak na przystawkę spoko. Obroniło się. Dostaliśmy jeszcze tutaj kompocik własnej roboty. Dobry jest ten kompocik, taki... Nie za słodki. Nie, lekko słodki i kwaskowaty. Ja to lubię, to połączenie i często właśnie występuje, widzę. Czuć, że to z naturalnych tych składników. Jestem najbardziej zdziwiony, że rodzynki tu są i mi to smakuje. No to zagadka barszczu się rozwiązała. Jest to barszcz czerwony. Tu widzę ze śmietaną. No tak troszkę się chyba zważyła, co? Mamy tutaj na środku jeszcze pire ziemniaczane. Ja lubię generalnie ziemniaki w zupie. Ty lubisz? Tak, no, tak. Bardzo fajne. Te i pire jest koperek. Spoko. Tak, koperek. Ja lubię, no koperek jest spoko, więc. Pierwsze co zauważyłem, bardzo intensywny jest kolor ten czerwony tego barszczu. Bardziej jakiś taki czerwony. Nie, tak. Normalnie barszcz tak trochę w fiolet wchodzi. Jaśniejszy trochę, nie? On jest bardzo ciemny ten barszcz. Słodziutki jest, wróbel. Pamiętasz karczmę u ceprów? No. Parzy brodę? No. Co było w parzy brodzie? Baranina. Co pływało tak dużo było tego? No co to było, pamiętasz? Skwarki. No. Zobacz, tu są skwarki. Nie zauważyłem tego na początku. I tak samo chrupie. To są takie skwarki jak w karczmie u ceprów, w tej parzy brodzie. Ale mega one tutaj dodają smaku. Barszcz nie dość, że ma intensywnie czerwony kolor, to jest jeszcze właśnie bardzo intensywnie słodki i zarazem lekko kwaśny. Bardzo dobry jest ten barszcz, naprawdę. Tylko nie wiem, czy on będzie taki aż treściwy, zobacz. Tak naprawdę to mamy te ziemniaki i tyle, nie? On kosztował 22 zł i tyle samo kosztowała ta przystawka, ten śledź holenderski. A nie przeszkadza ci ta zważona śmietana? Tutaj te skwarki robią robotę. Nie jadłem jeszcze czerwonego barszczu ze skwarkami. Ty jadłeś? Nie. Właśnie o to chodzi, że pani Magda Gessler w tych swoich daniach zawsze coś jakiś daje twist, który zmieni to danie, wyróżni. I tutaj zdecydowanie wyróżniają te skwarki. Dodają takiej lekkiej słoności. Naprawdę fajnie, fajnie to współgra. To mi trochę przeszkadza, nie? To prawda. Zastawa. Ten talerzyk u dołu trochę jest za mały po prostu. I się buja. No skwarki czuć. Ja jestem przyzwyczajony, że barszcz jest taki pieprzny mocno zawsze. Tu troszeczkę tego mi brakuje. Spoko, ale...
Bym chyba wrócił, zobaczył coś innego, nie wiem, żurek albo coś. Proszę, oddaję w twoje ręce. Parki ci nie przeszkadzają? Nie, przeszkadzać nie przeszkadzają, no, takiej słodkości trochę dają. Okay. Proszę bardzo, to jest pstrąg z wasabi pire. Dziękujemy bardzo. Mogę już to zabrać? Tak, bardzo fajny, to jest kwarecki tutaj. Jak smacznego. Jest? Dziękujemy. Mamy pstrąga i powiem wam, że on jest naprawdę duży. Ty, za 43 zł jest spory ten pstrąg. A spójrz, jak jest podany na koszyczku takim. Bałem się tutaj talerz tak wsadzony śmiesznie. Bałem się, że to będzie spadać, ale trzyma się twardo, tak jak ruszałem. Dlatego mamy tutaj właśnie pire, ono jest z wasabi, ziemniaczane i dwie suróweczki. Co to jest to? Nie wiem, czy on jest natarty od środka. Nie wiem, co to jest. To jest takie czarne, taka posypka czarna i ona jest taka dziwna trochę. Jest bardzo delikatny, taki kurchutki, ale nie wiem, co to jest to. To ma taki dziwny posmak. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Może ty będziesz wiedział, ale mi to troszeczkę przeszkadza. To troszkę czuć tak, jakby było przepalone, nie? Ale sama ryba jest bardzo dobrze zrobiona. Jest mięciutka i właśnie taka kruchutka, no nie przeciągnięta w ogóle. Zrobiona w punkt. Bardzo dobre mięso, nie? I tak, ale jest delikatnie takie dosolone, doprawione. Ja bym uważał, że był bardziej dosolony. Ja zawsze bardziej dosalam ogólnie. Potrawy ogólnie dosyć słone lubię. A jak pire z wasabi? Z czego w pire? Z fasoli? Z wasabi. Ale jeszcze nie próbowałem. Jeszcze to spróbuję. Bardzo dobra ryba, tylko dla mnie tutaj ta posypka jest jakaś taka dziwna, nie? No ale za 43 zł, no to kurde, to jest niedużo. Nie, to wasabi jest takie lekko po prostu wyczuwalne, nie jest takie coś, że będzie cię przytłaczać, że cię w nosie zakręci, nie. Taki lekki po prostu posmak. Nawet można by było go troszkę więcej tutaj dodać, jak dla mnie, żeby było bardziej takie chrzanowe, nie? Ale ja też bym troszeczkę dosolił. Właśnie, solniczki są na stołach, więc można sobie dosolić. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Od razu lepiej. Nie, no dobry pstrąg, ale ta posypka dla mnie tutaj jest niepotrzebna. No? Buraczki, ulubiona pozycja. Dobra. Bardzo słodkie. Takie jak być powinny generalnie. Dobra świeża surówka z kapusty. Nie ma się do czego przyczepić nawet. Bielutkie. Mięso bielutkie, tak. Z czystych polskich wód. Od razu czuć. Od razu. A, fajny, delikatny. Bardzo, no. Nie czujesz wasabi? Czuję, ale nie wiem, czy mi pasuje. Te wasabi daje tylko jedynie taki posmak. Nie kręci. Nie, sałatka dobra. Buraczki słodkie, tak jak mówiłeś. Ta pozycja bardziej mi odpowiada niż ten barszczyk z pewnością. Jak coś, to bym nie na barszcz przyszedł, tylko na tego pstrąga. A zobacz to czarne. Gdzie to jest to czarne? Tak by spalona bułka tarta? No właśnie takie dziwne coś, nie? To nie jest bułka, to są jakieś zioła, mi się wydaje. Smaku to nie dodaje za bardzo, no tylko gorzkość. Nie no, w tej cenie to ciężko dostać taką dużą rybę. To, co mi przeszkadza, to zastawa. Tu też by mi się wygodniej jadło, jakby to było na zwykłym, dużym talerzu. Cytrynę mogliby podać, tak żeby można ją wycisnąć, bo tak to co, mogę tylko przelecieć tą cytrynką. No chyba, że taki był zamysł. No także dobra, kruchutka ryba. Jedyne takie tak naprawdę, do czego się tu przyczepić, to jest ta dziwna posypka, nie? Która była... No i... Jeszcze skóry, ja zawsze jem rybę bez skóry, więc... A, okej, okay. Bo ja jem ze skórą, tak. Okej, okay, no faktycznie, no jak ktoś nie je bez skóry, to kompletnie... Tego nawet by nie poczuł, że tam jest, nie? Tak jak ten, a ja jem skórę, no niestety. Mamy nasze drugie danie główne i to jest właśnie udko z kaczki. Dlatego mamy kopytka, ale spójrzcie, one są takie... Czy one są pieczone na końcu, czy one są podsmażane? Wygląda, jakby było podsmażane. Wyglądają naprawdę interesująco. Nigdy nie spotkałem się z takim czymś. Wróbel, ty widziałeś takie coś kiedyś?
Tutaj mamy jeszcze dekorację właśnie z sosu i do tego mamy jeszcze buraczki i to danie też 43 zł. Jak na kaczkę w knajpie to nie jest dużo. Dobra, jedziemy. Ty ogólnie lubisz kaczkę? Ja lubię kaczkę, ale tutaj dekoracja tego naprawdę na najwyższym poziomie. Tu jeszcze mamy bratki chyba to są. Ja się nie znam na kwiatach, ale to jest kwiat na pewno. Jest różowo w środku, jest dobrze. Jest soczyście. Mięso się bardzo dobrze rozchodzi. Dobra, próbuję z tym musem. Ja osobiście wolę, jak jest kaczka sama, bez żadnych takich słodkich sosów, ale ten mus tutaj jest naprawdę smaczny. Sprawdzę to kopytko. Żółciutkie w środku. Wiesz co, ja wolę normalne kopytka niż takie. One są twarde w ogóle te brzegi, nie? No bo wiadomo, jak było przysmażone, no to na pewno się zrobiło. Nie to, że mi nie smakują one, tylko że po prostu wolę klasyczną wersję tych klusek. Tutaj bym coś zmienił na normalne kopytka. Chyba pani Magda przydobrzyła trochę. Spójrzcie, jaka jest różowa ta kaczka w środku. Naprawdę, no bardzo dobra. Jakbym miał wrócić, to jakbym tu był, tym wrócił na kaczkę bym wybrał. Tak. Z tych dwóch, nie? Pstrąg, kaczka. Delikatne, wydaje się przynajmniej na razie to mięsko. O, no jest delikatne. Dobra. Oczywiście. Aż mało wygodnie się gryzie, no. Lepiej wyglądają niż smakują generalnie. Tak, tak, tak. Ja z kolei wróciłbym jednak na pstrąga. No widzicie. Ale jak smakuje? Spoko, spoko. No tylko tak jak ci mówiłem, no ja nie jestem jakimś mega wielkim fanatykiem kaczki, ale dobra jest. Mięciutka. Dobrze zrobiona. Mamy właśnie ostatnią pozycję i jest to piernik. No i tutaj już widzę suszona morela, suszona śliwka, a ja generalnie nie przepadam za tymi suszonymi owocami. Tutaj mamy, kurde, też tak fajnie podane, tutaj jest właśnie, czy to jest, zgaduję, na białość, ten, biała czekolada. Dobra, jedziemy z tym piernikiem, to jest za 12 zł, to też taka duża porcja, nie? Taka uczciwa, tutaj takie uczciwe mają naprawdę ceny. Bardzo dobry piernik. Czy ja generalnie, tak jak mówię, ja nie jestem jakiś mocno deserowy, ale to jest po prostu smaczne. I z tego względu, że tutaj ta marmolada w środku kwaskowata. Jest mocno kwaskowata i to mocno, czyli naprawdę. To nie jest mega słodkie. Nie. Nie, naprawdę fajnie się to komponuje. Jeszcze spróbuję z tym sosikiem tutaj. Ale on jest taki zbity, w sensie zwarty, to ciasto naprawdę jest sycące. Dobre. Jeżeli szukacie smacznej polskiej kuchni, no to w Bistro Koszyki z pewnością taką dostaniecie. Mi osobiście najbardziej smakował ten barszcz czerwony i właśnie kaczka w tym sosie winno-malinowym. Naprawdę dobre jedzenie. Czy coś nam nie smakowało? Tak naprawdę wszystko nam smakowało. Jedyne uwagi, jakie mieliśmy, to właśnie na tym pstrągu ta taka posypka jakaś, która była dziwna i te kopytka, które no faktycznie klasyczna wersja kopytek jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem. To jeżeli chcecie się smacznie najeść, to Bistro Koszyki jest takim miejscem. To nie jest restauracja nie wiadomo jak wykwintna i wyrafinowana, gdzie szukacie no jakichś nie wiadomo jakich głębi smakowych. To jest naprawdę porządne, smaczne jedzenie i tego chyba oczekuje każdy. Tak więc z naszym zdaniem naprawdę fajna miejscówka, więc zachęcamy do odwiedzenia, jeżeli będziecie w pobliżu. Tak więc na jedzeni to do domu. Ciao!